Dobre, mamy dla wszystkich zagadkę fotograficzną. Jesteśmy właśnie w studio i sobie kombinujemy z... Tutaj, pokaż, pokaż. Kombinujemy sobie z trójkątem ekspozycji. Dużo matematyki, no ale co, czasami w fotografii matematyka się zdarza, ale prosta, nie martwcie się. Jeżeli mam trzy przykłady. Pokaż Kamila, jak myśli. Kamila myśli. Mam trzy przykłady. Jeżeli mam F5.6, czyli przesłona na 5.6, czas na 1/2000, no i powiedzmy, zakładam, że tutaj aparat zmierzył mi, że mam ISO 1600, żeby to wykonać. To jeżeli wydłużę czas naświetlania o jedno, to co się stanie z ISO? Ktoś wie? Wydłużyłem czas o połowę, o dwa razy. Czyli z 2000 zrobiłem 1000. Co się stanie z ISO? Zwiększy się czy zmniejszy się? Zmniejszy się, czyli będzie 800. Bardzo dobrze. A jeżeli jeszcze raz wydłużę czas, o połowę będzie dłuższy, to co się stanie z ISO? Zmniejszy się czy zwiększy? Nie, do 400. Bardzo dobrze, do 400, tak. Brawo, Sebastian wygrał. Umiemy rozwiązywać zagadki. Brawo, kciuki w górę.